Trzyletni, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem i okolicach na rozkaz króla Heroda, święty Ireneusz, święty Cyprian, święty Augustyn i inni ojcowie Kościoła nadali tytuł męczenników. Ich kult datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa. W kościele zachodnim msze ku czci świętych młodzianków celebruje się w kolorze czerwonym. Wśród ewangelistów jedynie święty Mateusz przekazuje nam informacje o tym wydarzeniu. Dekret o śmierci dla niemowląt wydał Herod Wielki, król żydowski, kiedy dowiedział się od mędrców, że narodził się Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski. W obawie, by Chrystus nie odebrał jemu korony królewskiej, chciał w podstępny sposób pozbyć się Mesjasza. Bibliści zastanawiają się nad tym, ile mogło być tych niemowląt zamordowanych przez Heroda. Betlejem w owych czasach mogło liczyć około 1000 mieszkańców. Niemowląt w tym wieku mogło być około 100, chłopców zaś około 50. Jest to liczba raczej maksymalna. Szczegół, że Herod oznaczył wiek niemowląt skazanych na śmierć, jest dla nas o tyle cenna, że pozwala nam w przybliżeniu określić czas narodzin Chrystusa Pana. Jezus mógł mieć już około roku. Herod wolał dla swojego bezpieczeństwa wiek ofiar zawyżyć. Czczoni jako Flores Martyrum, pierwiostki męczeństwa, młodziankowie nie złożyli świadomie swojego życia za Chrystusa, ale niewątpliwie oddali je z jego powodu. Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa, nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana. Ikonografia podejmowała często ten tak dramatyczny temat, dając wiele możliwości artystom. W Padwie, w Bazylice Świętej Justyny, a także w kilkunastu innych kościołach można oglądać relikwie młodzianków. Ich autentyczność może budzić wątpliwości, ale jednocześnie jest dowodem, jak wielki w historii Kościoła był kult świętych młodzianków. Święci młodziankowie są uważani za patronów chórów kościelnych. Młodziankowie są również orędownikami w sytuacjach zagrażających życiu dzieci nienarodzonych i niemowląt. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, w dniu dzisiejszym święci młodziankowie, męczennicy, obwieścili Twoją chwałę nie słowami, lecz śmiercią. Spraw, abyśmy całym życiem wyznawali wiarę w Ciebie, którą głosimy ustami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ, Jesus, Kyrie.